W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj jest niedziela tak zwana biblijna, rozpoczynająca cały tydzień biblijny, czyli poświęcony Pismu Świętemu. Dlatego dzisiaj w czasie całego różańca módlmy się o miłość do Słowa Bożego, do Chrystusa obecnego w swoim Słowie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Módlmy się o miłość do Boga Ojca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Módlmy się o miłość do Jezusa, Syna Bożego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Módlmy się o miłość do Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Odmówimy część chwalebną, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Módlmy się oprócz tej intencji, o której wspomniałem, również w intencji pokoju na całym świecie, szczególnie tam, gdzie toczą się wojny, również w Syrii, za chrześcijan, którzy tam są zabijani, prześladowani, za tych wszystkich, którzy im pomagają. Ponieważ przeżywamy ciągle piękny rok związany ze świętym Ojcem Pio,
Dlatego przed każdą tajemnicą będą słowa z Jego listów związane z Matką Bożą. Kiedy przechodzi się przed obrazem Matki Bożej, trzeba mówić: pozdrawiam Cię, Maryjo. Pozdrów ode mnie Pana Jezusa. Matko Najświętsza, posłuchaj, kocham Ciebie bardziej niż wszystkie stworzenia na ziemi i w niebie. Po Panu Jezusie to rozumie się samo przejście, ale kocham Cię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Po imieniu Jezus będzie to powiedzenie, który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Matko Słowa, Shala Maria melohelai meshele halehelehelai alalalalalai machane Santa Maria. Mam takie poznanie w sercu, że Pan Jezus leczy oczy starszego mężczyzny i w czasie mszy świętej będzie miał dar łez związany z darem uzdrowienia oczu.
Druga tajemnica chwalebna w niepowstąpienie Pana Jezusa. Módlmy się za wszystkich wykładowców Pisma Świętego, egzegetów, za wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże i za wszystkich słuchaczy Słowa Bożego, również za wszystkie wydawnictwa katolickie, które wydają Pismo Święte czy komentarze do Słowa Bożego, za wszystkich redaktorów i pracowników tych dzieł. Słowa świętego Ojca Pio. Maryjo, piękna matuchno, matko droga, jesteś tak bardzo piękna. Gdyby nie było wiary, to ludzie nazywaliby cię boginią. Twe oczy są bardziej promienne niż słońce. Matko, jesteś piękna. Szczycę się tym. Kocham cię. Ach, proszę, pomagaj mi. Pan, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami.
Shala Maria melche lachale shale no halai alalalai eno mehesha le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 l
Maria, 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 Maria. Pan Jezus też leczy młodą kobietę, która choruje na ciężką depresję od wielu lat i ma się coraz gorzej. I też będąc tutaj źle się czuję, ale w czasie tego różańca, w czasie mszy świętej, późniejszych modlitw poczuję się lepiej, bo Bóg będzie powoli uzdrawiał twoją duszę, twoją psychikę, twoje emocje. I też znakiem tego, że to ciebie dotyczy, to też właśnie w czasie dzisiejszych modlitw również otrzymasz taki dar radości, dar uśmiechu, że to będzie naturalne, to będzie płynęło z twojego serca i było i będzie związane z uzdrawianiem, które Bóg dokonuje w tobie. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego na Maryję, na apostołów. Módlmy się za mieszkańców Czatachowy, Trzebniowa, całej okolicy. Módlmy się również za dzisiejszy bieg żarecki, uczestników tego biegu, za wszystkich, którzy też dbają o porządek tego wydarzenia, za straż pożarną. Słowa świętego ojca Pio. Niech Maryja będzie gwiazdą, która oświetli ci ścieżkę i wskaże bezpieczną drogę, aby dojść do Ojca w niebie. Niech ona będzie tą kotwicą, której powinnaś się bardzo mocno trzymać, zwłaszcza w czasie próby. Niech cię Maryja przemieni w radość. Niech cię Maryja przemieni w radość wszystkie twoje cierpienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami. Szala Maria, lehele, szala loj, mene halahe, talalalalaj, aralalaj, es Santa Maria, lalalalaj, asere. I też takie słowo do Kasi. Kasiu, Pan wysłuchał Twoją modlitwę, którą teraz do Niego zanosiłaś. Wysłuchał Twojej prośby. Także raduj się i dziękuj Bogu za to, że tak wspaniale Ciebie wysłuchał, odpowiedział o wiele bardziej niż mogłabyś się spodziewać. Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Módlmy się za to miejsce, za wszystkich, którzy do tego miejsca przybywają, za wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, piszą do nas różne też intencje, prośby i za tych wszystkich też, którzy materialnie i przede wszystkim duchowo wspierają naszą wspólnotę i tą pustelnię. Słowa świętego ojca Pio. Maryja, niech będzie jedyną racją Twojego życia i niech prowadzi Cię do bezpiecznego portu wiecznego zbawienia. Niech będzie dla Ciebie pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia się w cnocie świętej pokory. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który
który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mario, Matko Słowa, Szala Maria, lelelelele, szalalala, helehe, doj, halalalalalaj, halalalalalaj, Maria. I też takie słowo dla pewnej z naszych sióstr. Moje dziecko, dziękuję Ci, że oddałaś mi swoje serce. Piąta tajemnica, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Módlmy się przede wszystkim we wszystkich intencjach Maryi, jej niepokalanego serca, o zwycięstwo jej niepokalanego serca w Polsce i na całym świecie. I też módlmy się za nas w naszych intencjach, za naszych bliskich. Słowa świętego Ojca Pio. O Maryjo, najsłodsza Matko Kapłanów, pośredniczko i szafarko wszystkich łask Bożych, błagam Cię i proszę, abyś wyrażała wdzięczność dzisiaj, jutro i zawsze Panu Jezusowi, błogosławionemu owocowi żywota Twojego, za wszystkie łaski, które daje mnie i tym, za których się stawiam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech nas nauczy miłości do Słowa Bożego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Matko Słowa. Szala Maria, rechola halale, no szalaj, Maryam, no szalaj. Adonai Maria. Też Pan Jezus uspokaja i pociesza pewną z naszych sióstr, która jest matką. Takie słowo poznania przyszło. Nie bój się o Twojego Syna. Ja otwieram oczy Jego serca. Nie bój się o Twojego Syna. Ja otwieram oczy Jego serca. I z psalmu 139, werset dla nas. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Panie, dziękujemy Ci, że tak cudownie, tak wspaniale nas stworzyłeś, ale jeszcze cudowniej nas odkupiłeś i uświęcasz. Chwała Ci za Twoje dzieła, które dokonujesz w nas, poprzez nas, które dokonujesz również w tym miejscu, na naszych spotkaniach. Chwała Ci za dusze, które na tych spotkaniach poznają Ciebie, które Cię uwielbiają, które jednoczą się z Twoim sercem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I też jeszcze taka myśl, takie poznanie do również jednej z osób, naszych sióstr, takie słowo.
Moja córko, widzę Twoje utrudzenie. Widzę Twój ból i cierpienie. Dlatego tym bardziej oprzyj się o moje ramię i przytul się do mojego serca, tak jak mój umiłowany Jan, apostoł. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty trzeciego dnia wskrzesiłeś mocą Ducha Świętego swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że przez Niego wskrzesisz nasze dusze i ciała do życia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Serce swe.